Kontroli. Niedziela, cudowny, wspaniały dzień w Beskidzie Śląskim. Dziś lecimy na Klimczok. Przypadało trochę śniegu. Jest mokro, ciapowato, ale u góry na szczycie ma być mróz i śnieg. Więc jesteśmy zadowoleni. Ruszamy niebieskim szlakiem ze Szczyrku na Klimczok. Kasia, jak wrażenia? Jak wrażenia, Kasieńko? Świetne. Proszę o opinię eksperta. Na razie jest ciapa. Na pewno na plus dzisiejszego wejścia jest to, że mamy ładnie ośnieżone drzewa, bo opadał śnieg nad ranem. Z tym, że tutaj w Szczyrku na dole ma być chyba dzisiaj plus 2 stopnie. I śnieg, śnieg z deszczem. Natomiast na Klimczoku, czyli szczycie, na który zmierzamy, również padał śnieg, ale w tej chwili jest chyba minus 2 albo 3. A ma być do 1 w trakcie dnia. Więc tam będzie bardziej ślisko, ale możliwe, że bardziej sucho też. Słoneczko. Słońce wyszło, nie wierzę. Firmy Chrup, chrupówki orzechowe. Gigawatt Classic. Ale będzie. Idzie nam dziś nad wyraz dobrze. Spora mgła, widoki słabe. Ślisko, już chyba tu jest mrozik. No i zaczęło się ostatnie, najgorsze. Najbardziej strome podejścia. Jesteśmy na szczycie. Kasia, jak wrażenia? Ekstra, tylko zejść teraz będzie gorzej. Zejść, do zejścia by się przydało jabłko albo reklamówka chociaż. Na szczytach są pieczątki PTTK i tu można sobie odbić taką pieczęć i można zbierać pieczątki z różnych szczytów. I wtedy możemy zdobyć jakąś tam odznakę, chyba złotą, srebrną, jeśli zaliczymy tam ileś szczytów. Schodzenie jest gorsze, widać. Niestety, bo nie mamy raków. Chyba, że zaraz tu zjedziemy jak ludzie. Ale nie mamy ja. Kurde, trzeba było wczoraj kupić jabłko. Ogólnie dzisiaj się przyjemniej chodziło. Fajniejsze warunki. Trochę słońca nawet, nie ma takiej ciapy, świeży śnieg, bardziej ubity, tu u góry mrozik, schodzi się trochę gorzej, jest mega ślisko, więc na pewno się ktoś wywali, jestem tego pewien. Tam byliśmy wczoraj. W tej chwili zasłaniają chmury wieże, ale to ten pagórek. Testuję także dziś buty z Decathlonu. Pierwszy raz mam je na sobie. I muszę przyznać, że są naprawdę spoko, bardzo wygodne. Oczywiście nie są przeznaczone na zimę, więc nie zapewniają jakiejś mega super przyczepności na śniegu, ale dają radę. Naprawdę wygodne, miękkie, podeszwa fajna. 220 chyba złotych. Jestem zadowolony. Co tam, Kasia, pijesz? Najlepsze piwo na świecie. Marek? Perlenbauer. Marek, polecamy. Twoje zdrowie, Marek. Tu trzeba przejść przez strumień.
Tam. Już jesteśmy całkiem blisko miasta, chyba niedługo będzie asfalt, ale jeszcze najpierw bagno. Czyżby buty przemokły na sam koniec? Nie, chyba nie. I tyle, jesteśmy już prawie przy aucie. Wejście i zejście zajęło nam około 4 godziny. Dzisiaj o wiele lepiej, mniejsza ciapa, buty suche. Całkiem fajne widoki, wyszło trochę słońca, trochę się te chmury, mgła przerzedziła, więc ogólnie na plus. Nie można jeść maku, ale drwal, kochany. Kosiu, jak żre.